Cześć, Tomasz, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4, dalsze losy rodziny Gałązka. Jaśmina, coś się tak nagle zerwała. Okej, okay, do kompa? Naprawdę? No dobrze, idź poprzeglądaj sobie sieć. No, ja dzisiaj stwierdziłam, że skoro Jaśmina ma wolne, to można byłoby się wybrać w odwiedziny do rodzeństwa Jacyn Flora, Florian, to znaczy Florian nie żyje, ale zobaczyć, jak tam sobie radzi Sky. No, zobaczymy. W każdym razie, ja zapraszam was na G2, link macie w opisie filmu. Ty wiesz co, bo ja bym chciała, żebyś ty miał dzisiaj awans. Pani, ja pana zwolniłam, czego pan tutaj jeszcze się szlajesz? Służba. Zarządzanie. Zwolnij. Nara. Ja bym chciała, żebyś ty tutaj... Mogę to... Nie to... Puść to. To się tego chcę tylko pozbyć. Wyrzuć konstrukcję i chcę... Wstawaj. Żebyś robotykę ogarnął, bo chciałabym, żebyś dzisiaj... Matko, co jest za syf w tym domu? Chciałabym, żebyś miał dzisiaj awans. Nie na fotel, tylko proszę tutaj majsterkuj sobie. Matko, ja tu muszę dziś trochę sama posprzątać. O, dziewczyny wstały. Matko, wszyscy się pozrywali na ten roz. No dobra, idź ty sobie weź resztki, bo jesteś głodna. Ty też jesteś mocno głodna, to też zapraszam. O, proszę. Co ty robisz? Czy ty nerwicy jakieś dostałeś na trend, czy czego? Dobra. Podczas trwającego kryzysu jesteś na organach piszczałkowych, to coś, co on chce robić. Na fujarce nie zacznie grać. No, że tak powiem. Dobra, tamtego gościa się pozbyłam. Jaśmina, chodź. Synu tutaj ma potrzeby jakieś. O, no dobra matka, ona wie, że dzieckiem trzeba się zająć. To tak, chodź tu, weź przyjazne, nie przyjazne, tylko opieka. Weź nakarm, bo widzę, że głodny, bardzo dobrze. Weź opieka. Weź chciałam... Umyj. To powinno podziałać. Dobra, wy jak tam? Oj, wy sobie tutaj gadacie. Super, już jedna, druga najedzona. Lepiej się już czujecie. Okej, okay. Weźcie, chodźcie, bo wam troszkę rozrywki brakuje. Weźcie sobie działania. Dodajcie się do grupy i zapraszam tutaj oglądać telewizję razem. Nie będziecie przeszkadzać. Co tobie się znowu z głową dzieje, chłopiu? Rób, co robisz, okej? Okay? Dobrze, ty się tu młodym zajmuj jak młody. No młody już prawie, że świetnie. Wiesz co, jak gdybyś go jeszcze przewinęła, bo coś tutaj cuchnie. I to nie jesteśmy my. Weź więcej... Przewiń, o. Właśnie o to mi chodziło. A tu jeszcze burza, no to wiadomo, wszystko znerwicowane. Wow, mamy maksymalne wychowanie, super. Wy idziecie dzisiaj same, bo ja tutaj mam inne... rzeczy do robienia. I choć trzeba pójść na jakieś śniadanko, weź resztki. Ty tutaj się... No, umiej się. Jeszcze... Matko, co tu się powydarzało? To jeszcze musisz naprawić. Ja nie wiem, czy nie lepiej, żebyś ty wziął wolne normalnie. Ty do pracy masz... Czekaj, pokaż za ile. Za 2 godziny, no ty się tego nie naumiesz, nie dorydę na pewno, ale no to najwyżej jutro. Tak, o, napraw to, 3. poziom, super. A dziewczyny jak wrócą, to tego kota trzeba powyczesywać jednego z drugim. A, ale grzmotnęło. Antoni, a może jak ja bym ci w domu zostawiła dziś, pracuj? Napisz raport, o proszę bardzo, i ocen diagnostykę, super. To chodź, bo ja bym chciała, żebyś tu tutaj jeszcze... majsterkował sobie chwilę. Ty się całkiem nieźle trzymasz. To dobra, zrobisz sobie ten punkt. Jaśmina, ty jak się trzymasz? Chodź, posprzątaj trochę. Zaraz, to ja mogę... O! To weź też sprzątnij. Matko, co tu się dzisiaj wyczynia? Ja wiem, że ja służbę zwolniłam, ale ja miałam nieraz więcej simów i sobie też radziłam i tutaj sobie też sama poradzę. Dobrze, dawaj tu do śmietnika. Jedno, drugie. Co z tym odkurzaczem jeszcze jest nie tak? Jaśmina, weź spróbuj wyrzucić z niego śmieci. Dobra. Już ten dom jako tako wygląda. No dziewczyny muszą, słuchajcie, zająć się zwierzakami. Dlatego, że... No zwierzaki najbardziej dziewczyny lubią. Tak, o, przez to się psuje ten odkurzacz, bo koty na nim wiecznie siedzą. Tak to się kończy. Dobra. O, ty na bieżnię się wybrałaś. Ty powinnaś się do brata wybrać jednego i do jednej siostry. Weź teraz tak. Kariera. Inżynieria. Ocen diagnostykę. Proszę bardzo. Jak on to zrobi, to pójdziemy sobie. I napisz.
O, niech on tam się jeszcze umie, ta niech sobie chwilę pobiega. No tak myślę, że koło pierwszej się wybierzemy na szwendy. Tam dziewczyny sobie poradzą same, czy to w szkole, czy gdzie. Czemu to dalej... Wyrzucałeś z tego śmieci? No a ty prawie, że ci się udało. Dobra, idź pisać te raporty. To koty psują mi ten odkurzacz. Macie śmietnik aż pełny. No i znowu dziadostwo się zepsuło. Idź. Idź i wróć tu do siebie, proszę. Masakra z tym odkurzaczem. I znowu koty się sfutrzyły. O matko. Co tu się wyprawia i nie wyprawia? Czekaj, jak jesteś... No już się aż nie mieści. Chodź, jak tutaj jesteś, to ja bym chciała... A nie, mundziek nakarmiony. Nie wiem, kto go nakarmił. Ale weź od razu... Czemu nie mogę? Jest zewnętrzny pojemnik, już nie dziwacz. Aha, ona już sama sobie się zdecydowała to wynosić. Okej. Proszę, wynieś to. I idziemy, bo już właśnie pierwsza. Ten pisze tutaj te rzeczy potrzebne. Jedno pisze, drugie pisze, to niech pisze. Dobrze, już poogarniane wszystko. Ile razy ty te śmieci będziesz wynosić? Dobra, udało się. Chodźcie, odwiedzimy, słuchajcie, najpierw myślę Florę. Jest Flora w domu, najpierw się przekonajmy. Dobrze, wszyscy, całe towarzystwo jest. To idziemy. O, i Flora do nas wyszła i Emil jest, patrzcie. Chodźcie, siostro, musimy się przytulić. Obejmij. No co ty, burzy się, bo już nie wydziwiaj. Ani wieczorem nigdzie nie wychodzimy. O, proszę, aż słońce wyszło. Tylko siostra przyszła i słońce wyszło. Dobrze, a tutaj w przyjaznych chodź, pociesz. I zaraz jakiś rodzinny całus może, o, podnieś. Jak tam u was w domu, pokaż, wszystko dobrze? Saja sobie ćwiczy, super, młoda tutaj się bawi. A to młody, bo nie facy, okej. Okay. Dobra, przyjazne też. Nie wiem, czy my się w ogóle znamy. Dobra, weź to od tego. Zwierzaki się mają dobrze, super. Tutaj by mogła przyjść Emilia i z kotkami się zaprzyjaźnić. No dobra, zostaw tego młodego, wy się tu nieźle macie. O, tutaj idzie. Chodź, przyjazne powitanie. O, witaj. Super. I weź przyjazne, o, czułość i obejmij. Świetnie. Jak z Sają my się mamy w ogóle? No, z Sają nam trochę spadło. Trzeba porozmawiać w takim razie. Nie romantyczne, tylko chciałam przyjazne i też czułość. Aha, nie, z racji, że nie mamy... Pochwal strój. Z racji, że nie mamy dużej relacji, to nie możemy jej tam chyba obejmować. Dobra, weź tu przyjazne, weź jeszcze głębokie zamyślenie i... A to o obawach może sobie porozmawiajcie. Czy my śmierdzimy? Dlaczego my się tak źle mamy? Pasje. Pogadaj o gotowaniu, jak my z nią tu. Okej. Okay. Czy my możemy skorzystać z łazienki, siostra? Czy ty się obrazisz? Ja bym się tak nie obraziła, jak ja bym chciała wziąć szybki prysznic, co? Kociaki, jak słodko tutaj się bawią. I weź tu skorzystaj. Weź tam chwilkę jeszcze porozmawiaj, bo już 16. Co, nie możemy w ogóle, chociaż toaleta. Zostaw łóżko, w łóżko się nie sika. Dziecko, nie baw się w tym. Można już? Dziękuję. Idź młody stąd. Dobra, czy ja mogę teraz wziąć ten szybki prysznic? Siostra się nie obrazi? Chyba się obraża. Dobra, to my wrócimy do domu wziąć sobie prysznic, a potem jeszcze wieczorem skoczymy do Hyacinta. I jesteśmy. Emilia tutaj do nas wyszła. Wiesz co? Ty masz się całkiem nieźle, więc ja bym ci proponowała odrobić lekcję. A ty masz chyba zaraz kółko. Coś mi się tak wydaje. Pokaż. No, teoretycznie awans powinnaś mieć. Dobrze, to pooglądaj sobie telewizję, bo ty zawsze jakaś tam, nie wiem, nie wydarza nas to telewizją. Co ty tutaj robisz? Napisałeś raporty do pracy, dzień pracy ci się zaraz kończy, a zapewne nic nie jest zrobione. Oceń diagnostykę. Oczywiście, że nic nie jest zrobione. A idź, panie.
No i nie pójdę, bo muszę Gamonia pilnować. Dobra, majsterkuj. A my idziemy się ogarnąć, bo to jakieś apogeum, co z nami się dzisiaj dzieje. Weź sobie tutaj szybki prysznic. O, coś zjemy, może kawę wypijemy, a Hyacinta zaprośmy do siebie. Też będzie się liczyło jako spotkanie, prawda? A nie tego. No nie zobaczymy, jak on sobie tam radzi, ale... Czy ty byłaś już na tym kółku, czy nie? Do 17.30, chyba nie poszłaś po prostu. Dobra, towarzystwo ci potrzebne, chodź. Zobaczymy, kogo tutaj masz w znajomych i sobie z kimś porozmawiasz. Masz, z Henrykiem sobie porozmawiaj. Rozmawiaj z Henrykiem, tak ze dwa razy. I tutaj jeszcze z tym. Z Rejem sobie pogadaj. Ty natomiast odrabiasz lekcje, super, ale potem bym cię prosiła weź tutaj opieka. Nie opieka, tylko przyjazny chyba. Wyszczotkuj i gdzie to drugie nasze kocie? Tu. Też weź i... Dlaczego ciebie nie można szczotkować? Dobra, pogłaszczamy, to może zechcesz. Jaśmina, ty jak się... Nie do łóżka, halo, brat zaraz do nas przychodzi. Wiem, że jesteś zmęczona, wypijecie kawę. O, proszę, jest brat, przyjazne, czułość, obejmij czule. Chodź, zrobimy kawę. Nie zrobimy, bo nie mamy ekspresu, ukradli. To zjemy coś. Chodź, weź sobie resztki. Pracujesz, zostaw dziecko. Dziecko śpi z tego, co ja widzę. A ty rób, co masz robić. No, skaranie boskie z tobą. Co wy się tu... O co wy się kłócicie? Ej, jak nie chciałeś przychodzić w ten deszcz, to było nie przychodzić. Nawet moje koty go atakują. Patrzcie, chodzi i zły na wszystkich. Dobra, idź... No, wybiegałeś emocje? Dobra, Emilia odrobiła tą pracę domową. O, ta się chciała przytulić, słodko. Chodź się troszkę poogarniasz może już. Weź sobie skorzystaj. Ja wiem, co ja z tobą zrobię w ogóle. Weź kąpiel i weź tutaj ćwicz umiejętności. Ty zrobiłaś... Tak, to kociaki tutaj ogarnij. No jak cię Hyacint zaraz trzasnę, przyszedłeś i robisz ciągle tylko problemy. Zostańcie towarzyszami. Gdzie ty jesteś? Jo, ty jesteś tak zmęczona, weź to chociaż, kontynuuj to białe ciasto. Ten przychodzi, pyskuje do wszystkich, no ja nie wiem, co za chłop. A, Jaśmina, to już chyba nie jest twój dzień. Weź szybki prysznic i możesz się położyć. Ja muszę tego Gamonia do tego dopilnować. Weź tu przyjazne jeszcze poznaj i chciałabym... O, mamy towarzystwo, super. Weź jeszcze przyjazne, chciałabym... O, może być wyjątkowa więź jeszcze. Chciałam jeszcze wyszczotkować, ale to widocznie tylko jedno stworzenie nam się drapie. Co ty... Nie kontempluj życia, ty zajmij się pracą wreszcie. Nic w tej pracy nie zrobione. A niby pracoholikiem się ostatnio stałeś. Dobra, diagnostyka zrobiona. Weź jeszcze tamto, co... Nie pójdziesz spać, dopóki tego nie zrobisz. Mnie nie interesuje. Miałeś cały dzień, na to tu się obijałeś. Dobrze, i potem tu. Jak ty się masz? Choć jeszcze ciebie też od razu ogarniemy. Czekaj, chodź do publicznej łazienki. Tutaj skorzystaj, weź sobie prysznic. A czy ty tutaj, tu nam wbiło? Dobra. No skoro mówisz, że jesteś zmęczona, to idź spać. A ty się masz tu całkiem nieźle, jeszcze chwila zanim cię położymy. Czym ty jesteś zestresowany? Gdzie moje dzieło życia? Ja ci dam kreatywność. Ja nie wiem, o co temu Hyacintowi chodziło. Przyszedł, macie, nawykłócał się, no... Bez sensu. Dobrze, chociaż niech ten to porobi w domu. Jutro wszyscy, do pracy, do szkoły i tyle. Dobrze, ty rozbawiona, czy tobie to... Tak, niech to jej tutaj wejdzie ładnie. Później idziesz spać. No mówię, ty chociaż to do pracy skończ. Ale z tej robotyki też ci już chyba dużo nie zostało. Zaraz zobaczymy. Robotyka. 20% dasz radę, chłopiu. No. Młody przerażony. Mam nadzieję, że wujek młodego nie straszy. Czego ciebie wyrzucili z łóżka?
Weź wstań, tak. Weź tutaj, proszę bardzo, opieka, nakarm. Weź jeszcze przyjazne, czułość, pociesz. Tak, a kto dziecko wywalił z łóżeczka? Samo wypadło. No, bierzemy dziecko. No, podnoś, zaopiekuj się, o, karmienie, wszystko, a potem połóż spać. Później sama również możesz już iść spać, bo już na ciebie zdecydowanie pora. Ty też już będzie tego paplania przed lustrem. Ukończone, bardzo dobrze. O, i ty zaraz wbijesz sobie punkt i też pójdziesz spać. No i paluszek, paluszek, nic ci w paluszek nie będzie. Dobrze, zobaczmy jak ty tu z tym. Proszę, 10% ci zostało, dasz radę. Najwyżej rano, choć rano, już druga w nocy, ja nie wiem czy ty przed pracą zdążysz, a już właściwie tutaj skończyłeś. Jeśli odzyskane części masz. Eju, nie rób wybuchów, dobra, idź chłopiu spać, rano gdzieś ciebie tam dorwę jeszcze, żebyś to zrobił. No dzień dobry, pora wstać. Chodź się tutaj ogarniesz. Chciałabym jeszcze, żebyś użyła tego płynu do twarzy i ten trądzik swój zatuszowała. I chodź sobie coś zjesz. O, mamy nawet ciasto, proszę bardzo, weź sobie kawałek. No, ty jak się masz, ty po prostu jesteś głodna. Co już tam zepsułyście, matko? Dobra, ja je tutaj poustawiam. Jaśmina się zerwała. O, też głodna, też brudna, matko. Ja nie wiem, co się z wami dzieje. Ja rozumiem, że macie sporo obowiązków, no ale powinnyście się ogarnąć trochę. Dobra, ty wstałaś, ciebie, o panie. Dobra, wiesz co, ty wstań. Młody jest pogodny, to nie musisz do niego iść. Weź szybki prysznic. Zjesz sobie w pracy, a chciałabym, żebyś jeszcze tu pomajsterkował. Wiem, że jakby może za mocno cisnę, ale nic mu będzie, jak troszkę popracuję. Dobra, teraz tak. Ciebie wyślę na górę. Tutaj sobie weź szybki prysznic. Chodź, tutaj jeszcze Muńćka trzeba nakarmić. Potem jak zdążysz... O matko, znowu ten... Skorzystaj, dziewczyny dzisiaj do szkoły. I patrzcie, ja w ogóle wyczaiłam, że Jaśmina jest pokrzywdzona przez tego. Patrzcie, tutaj krzywda. No, myślę, że jak z pracy dzisiaj wrócimy, to zaprosimy Hiacynta i porozmawiamy, co tam się wydarzyło. Dobra, chodź tutaj, napełnij wszystkie miski, żeby kociaki miały... A to jeszcze uzupełni, świetnie. Dobra, ty się masz super, ty się pokaż. Towarzystwo, dobra, w szkole sobie nabijesz. Nakarmiłaś Muńćka? Nakarmiłaś, świetnie. A ty gdzie? Już, poczekaj. Jazda tu i mnie nawet nie uruchamiaj. Zostało ci 10%, idziesz dzisiaj normalnie do pracy. Te idą same, a ty idziesz normalnie do pracy za 2 godziny. Tyle sobie wbić tego poziomu już możesz. Proszę, 3% ci zostało. Ech, dobra. Tak, wy możecie normalnie pracować i tak macie 6, więc jest 8. Dobrze, masz to. Jestem z ciebie naprawdę teraz dumna. Weź sobie choć resztki. Jaśmina jest w pracy, ona może... Ona zawsze pracuje ciężko, zapomniałam. Ty masz na którą? Za 2 godziny, czyli w sensie za godzinę. To akurat zdążysz sobie zjeść, młody się dobrze czuje. Ty idziesz do pracy, proszę bardzo. Zobaczmy tu. Przed chwilą było, że kryzys wieku zażegnany, to ja nie wiem. Dobrze, ale dostaliśmy już awans, patrzcie, na starcie, super. Tak, technik inżynierii, który to już poziom? 5. Programowanie musimy ćwiczyć i dalej tą robotykę. Dobra, ogarniemy powoli, ja tutaj, o, proszę ci, posprzątam. Jestem dumna z twojego awansu, ale to sobie sprzątnij sam. Co ty znowu od młodego chcesz? Sprawdź u niemowlęcia, śpi. Zostaw. Ugaś pożar. Poprawa mała, dobrze. A ty co? Kto już do nas dzwoni? Halo. Trudno powiedzieć, rób to sobie co chce. Zgłoś poprawki testu, matko, ile tutaj dzisiaj decyzji, prawda? Dobra, odkładaj te gary i jazda do roboty. I wróciły dziewczyny, słuchajcie. A powiem wam, że w międzyczasie dzwonił do nas Hiacynt i chciał rozmawiać z Jaśminą. Więc chyba jest mu trochę głupio jednak, nie? Chociaż wyszłam z założenia, że przyjdzie do nas Hiacynt i zrobimy mu awanturę. Za to, jak wczoraj nas potraktował. Dobra, ty sobie odrób lekcję i chciałabym, żebyś sobie potem pobiegała, bo dawno byłaś na jakimś treningu.
Ty jak zwykle rozrywka i rozrywka tylko. Chodź oglądać telewizję. Masz dzisiaj to kółko całe? Tak, za 15 minut idziesz, a tu Henryka sobie jakiegoś przyprowadziłaś o tego. O, kto to jest w ogóle? A, jakieś takie, szuruburu, nie chcesz iść ze mną na bal? Jak już jesteś tutaj, to nadaj się po coś, chłopino. I co? Idziemy na bal razem? Sula. Aha, więc to by było na tyle. Z ich rozmowy. Dobra, skup się na grze autorskiej. Panie wzgórze, proszę nie zawracać gitary. Flora dzwoni, patrzcie. Może Hyacynt się Florze poskarżył, bo coś tam mu nie podpasowało. Czekajcie, bo to chcę sobie przy... Amelia znakomicie radzi sobie w szkole, będzie mogła wcześniej otrzymać dyplom, jeśli porozmawia z dyrekcją, skorzysta z komputera też. Dobra, super sobie tutaj dziewczyny radzą, bardzo dobrze. No, ale to w sobotę dopiero bal maturalny. Czy ty... Aha, bo ty tutaj chcesz lekcję odrabiać, tak? W sobotę będą na balu, to w poniedziałek najwyżej wezmą sobie ten dyplom. W sumie mogłyby wtedy wyjechać na studia, dlaczegożby nie? Bo chyba już mogą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, sprawdzimy to jeszcze do tego momentu, jeszcze przynajmniej dwa odcinki. Dobrze, a teraz tak, ty sobie tutaj jak odrobisz lekcję, ci potrzebna rozrywka. O, tutaj nie masz, bo chciałam, żeby ona i biegała, a tutaj nie możesz na przykład... Pokaż. Nie, tu nie możesz. A tu się pewnie nie zmieścisz, co? Ćwiczenia. O, tańcz, zobaczymy. 3000 zarobiłeś, bardzo dobrze. Ojojo, jaka ty oszołomiona. Chodź sobie tutaj, będziesz mogła siąść i pograć chwilę, żeby rozrywka ci wzrosła. Odpoczniesz zaraz trochę, zmienisz sobie strój. Stroje codzienne, proszę bardzo. O, od razu ci rozrywka się wbiła, ja nie tego nie rozumiem. Ale to bardzo dobrze, z tej racji, że idziemy... O, awans mieliśmy. Nie, nie wychodzę z tobą wieczorem, bowiem ja muszę tutaj zaprosić swojego brata i go obstukać. Zaproś, zobaczymy. Ty już wróciłaś, świetnie. Dawaj tego swojego Henryka. Proszę bardzo, bal. Zaproś na bal. Weź tutaj jakieś romantyczne, dowiedz się, czy on ma jakiś związek, niezwiązek, czy inne, coś mu wystaje. Dobra, ty idź sobie tu pobiegaj. Jednak chcesz pobiegać. Dobra, Hyacynt zaraz tu będzie. Ty 600 zarobiłeś, jesteś zmęczony, dzisiaj ciebie nie męczymy. Wczoraj się ładnie wykazałeś, dostałeś awans, więc jestem dumna z ciebie. Więc proszę bardzo, co za syf, kto to zaczął robić i nie skończył? Matko. Dobra, nie, Jaśmina, nie idziesz jeszcze do łóżka. Gdzie jest ten twój brat? Jest. Proszę, nie, to jest Antoni, sorry. To chodź, weź tutaj to, skończ tą zapiekankę robić. Ty już tu... Ty już masz, że masz się poogarniać i potem będzie jedzenie. O, dowiedzieliśmy się o orientacji. Aha, on się chce z nami przyjaźnić. To spadaj. W takim razie. To chodź, przyjacielsko. Weźmiemy sobie działania, dodaj do grupy. Chodź, przyjacielsko, będziemy oglądać sobie telewizję. Dobrze. Ty tutaj gotujesz, świetnie. Ty się ogarniasz, ty sobie bierzesz. O, rozrywka jej też tutaj rośnie podczas biegania, to nie musisz iść tu. O, 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 dzień dobry. Dzień dobry. Złośliwe, podłe, kłótnie. Kłócz się o... Skrzycz po prostu. Za to, jak nas wczoraj potraktował, to my go skrzyczymy. Dobra, na razie to zrezygnuję z tego, żeby on nam gdzieś nie uciekł, prawda? Dobra, już idziemy. Chodź. Chodź, będziesz obstukany. Co to ma? I teraz przeproś. Nie, no nie będziemy zmieniać ich relacji, ale no... Powiedziała to, co myślała. I teraz... No tutaj są eleganckie przeprosiny. Niech będą, że się razem dogadują w tym momencie. Dobrze, tak, ty idź sobie pograj. Tutaj tej zapiekanki nikt nie zrobił. Emilia, nie masz co robić? Super. Weź to posprzątaj w takim razie. Ty jeszcze tego nie możesz zrobić. To weź sobie jakieś resztki. Coś się zawsze w tej lodówce znajdzie. Wy jak się tutaj macie z tym Henrykiem całym? No, jako tako. Jak to z chińskiego brzmi. Może być. Hyacynt!
Znowu przyszedłeś i napaskudzisz. Chodź sobie weź te resztki. Ty miałaś tutaj z nim jeszcze sobie porozmawiać. Weź przyjazne czułości, może nie, ale ożywioną rozmowę. Nie wiem, zobaczymy, jak oni tutaj razem podejdą do tego. Kto czego? Nie wiem, kim jesteś i nie przychodzi do mnie wcale. Dobrze, chodź sobie też weź resztki. Jaśmina, ty jak z nim tam porozmawiasz chwilę, to sobie skończ to taco. Zobaczymy, czy on coś tam nam powie. Ty już rozrywkę masz spoko, to chodź, trzeba ciebie ogarnąć i też, żebyś coś zjadła. Nie wiem, o co poszło z tym hiacyntem. Mam ochotę znowu na niego nawrzeszczyć, naprawdę, i chyba to zrobię. Weź resztki. Gdzie ten hiacynt jest? Proszę bardzo. Podłe. Kłótnie. Skrzycz. Jeszcze raz nawrzeszczę na ciebie. I pokłócę się, że jestem lepsza. No. Ja przynajmniej nie mam wyobrażonej żony, prawda? No. A rozbawili się tą awanturą. No, kto by pomyślał? O, dobre maniery, super. Czy ty nie miałeś czegoś innego kończyć? Emilia, jak ty się masz? Ty masz się całkiem nieźle. Chodź, weź wyrzuć te śmieci, bo mnie zaraz trzaśnie z tymi odkurzaczami. Drugi, jak się ma? Wszystkie od razu wyrzucimy dla świętego spokoju, wiecie? I chodź, skorzystaj sobie tu z toalety, jest 21. Idźcie dzisiaj wszyscy wcześniej spać, żebyście się pougarniali. Ty, jak się masz? Ty teraz po jedzenie poszłaś, wy co tutaj wyprawiacie? Agresywna rozmowa, no. Skimbro Wadida, Bibbiten! Oh, Nargi! Dalej się chyba kłócą w jakimś stopniu. Coś tu naprawdę nie poszło, nie poszło zdecydowanie. Jakiś uraz, coś jest. Czy na przykład jak wejdziemy... Nie, gotowanie nie. Tańczyć też nie chcę. Chciałam tutaj wejść. Narzekania. Na wypalenie ponarzekaj. O, ciebie na tańce wzięło. Nie, my tutaj się awanturować z tobą chcemy, a nie tańce, nie tańce. Dobra, ty gdzie jesteś? Ty idziesz spać. Dobrze, ty miałeś ciężki dzień, ja wiem. Ty już się ogarniasz. Ty weź to skończ. Zaczęłaś... To skończ. Zjedz to. To schowaj. Ty weź tutaj z nim jeszcze... Złośliwość. O, wykrzycz mu to, co ci leży na wątrobie. Sam przyszedł i zaczął awantury, więc teraz no. Dobra, nieprzyjemną rozmowę. Teraz on jest szczęśliwy, to jest złośliwa. Matko, ja nie wiem. Emilia, nie Emilia, tylko Jaśmina. Chodź, skorzystaj, weź się, ogarnij, szybki prysznic. Też byś coś mogła jeszcze... Albo rano już zjesz. Nie wiem, zobaczymy. Może ta relacja jakoś nam się troszkę poprawi. Tak, ty już też śmigaj spać. Jutro jest czwartek. Pójdę z wami do szkoły, bo jutro jest dzień karier, z tego co pamiętam. Tak, i musimy pójść, żeby jej... Ameli, tu. Proszę wejść udział w dniu karier, więc w następnym odcinku wybieramy się na pewno do szkoły. Ty się tu poogarniaj, proszę bardzo, idź też spać. Ty już kładziesz się spać, młody, tobie co? Głodne. Dobra, to jeszcze musisz dziecko po drodze nakarmić. Opieka, naprawdę nie wiem, wiecie co, o co poszło temu hiacyntowi. Sam pierwszy, co ty, zasnęłaś? Okej. Okay. O co jemu tam poszło, że na nas pierwszy zaczął wrzeszczeć? Nie wiem, teraz zobaczymy, czy z jego inicjatywy coś wyjdzie, czy będzie chciał do nas przyjść, czy porozmawiać, czy o co chodzi. O, widzicie, jaki przykładny ojciec, super. Ale tutaj, no nie wiem, jakieś pretensje, nie wiadomo skąd do nas miał. Dobra, ty sobie bierz jeszcze szybki prysznic, bo się nie ogarnęłeś i idziemy spać. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.